śniadanie i będziemy żegnali Morze Czarne. Jest fatalnie gorąco. No dosyć. A jest godzina 8, tak? No, może 15. 8:15, a już ciężko wytrzymać upał. No dobra, może przesadzam. Jest mi się nie ciepło. Także jemy śniadanie, pakujemy się i śmigamy w góry. Proszę o zamek. Tak, prawdziwy, oryginalny, a nie tam ściemniony. Twierdza Poenari. 1400 stopni. Podobno idzie po godzinę. Zobaczymy. Tutaj można się zatrzymać i kupić sobie suwenira. Tak, ponieważ wnoszenie suwenirów 1400 stopni to jest najlepszy pomysł, jaki można mieć. Zatrzymaliśmy się na popasik, sobie coś zjeść i będziemy jechali dalej. A co zjadłeś? Zjadłem pyszną kanapkę, którą przygotowała mi moja żona. I co jeszcze będziesz jadł? Właśnie się zastanawiam, czy... Bo tak, bułka podejmijmy tę decyzję wspólnie. Jest bułka banan, jest jeszcze jabłko i chyba zjem jabłko. Smacznego. Dziękuję. Oryginalne włoskie jabłko z Rumunii. Piękne okoliczności przyrody. Proszę spojrzeć. Mhm.
Chciałabym powiedzieć, że jesteśmy tylko my i natura, ale skłamałabym, bo przed chwilą jechał tu samochód. Przyjechała ten Dacia. Tak. A być może są tu jeszcze jakieś niedźwiedzie. Podobno jest więcej niedźwiedzi niż ludzi tutaj. Mhm. Ładnie to. Dalej zdobyta. Musieliśmy się wlec z jakimś Włochem, który pod górkę hamował. No ale udało się. Teraz zjeżdżamy na zębie. Jak to mawiał Asterix i Obelix, ale głupici Rzymianie. Robert Makłowicz w podróży. To ja. Czy mam opowiedzieć, co będzie spróbowane dzisiaj? Proszę. A więc będzie to taka tradycyjna indyjska potrawa.
Jako, że jesteśmy w Rumunii, będzie to tradycyjna indyjska. No bo już mamy dość tego rumuńskiego jedzenia, które przede wszystkim składa się z mięsa. Z dodatkiem mięsa. Mięsa, tak. Przełożone mięso. Więc dzisiaj będzie bezmięsnie i tak. To jest makaron penne. Super. Tak, włoski, bardzo dobre firmy, na B. Tutaj mamy, proszę bardzo, indyjski sos. Proszę. Mhm. Waham się, czy użyć dwóch, czy jednego. Wydaje mi się, że jeden może być troszkę za mało, a to będzie trochę za dużo. Mhm. Nie wiem, muszę jeszcze podjąć tę decyzję. Mhm. No dobrze. To smaczne. Tutaj widzę, woda się gotuje. Tak. Możemy zajrzeć do środka. Jeszcze nic się nie dzieje. Z odrobiną himalajskiej różowej soli. Ach, himalajska sól. Mhm. Super. Dobrze, jak coś się więcej będzie działo, to nakręcimy. Dobra. Proszę powiedzieć, bo widzę, że coś tutaj sprawa postępuje na. Co się tak, tutaj dzieje? To ugotowane. Mm. Teraz podgrzewamy sos. Zdecydowałam się na, że będą to dwa sosy. Przyjemnie prumkający sos. Proszę, niam, niam, niam. Z pastą kokosową. To jest bardzo dobre jedzenie. Mm-hmm. Wyczuwam kokosik. I voila! Co my tu mamy? Muszę spróbować. A, nie mam sztuczca. Oj. Na pewno smakuje wyśmienicie. Aczkolwiek chciałam gotować kaszę z suszonymi pomidorami z grzybkiem, z cebulką. Mam nadzieję, że jest głodny bardzo, więc chciałam szybkie danie. Takie przetworzone jest. Na pewno z wyśmienicie. Próbuję. Niebo w gębie? Mhm. Ekstra. No dobrze, to ja przystępuję do konsumpcji w takim razie. Kopalni soli Selina Turna. A tu jest sól. Przyszliśmy. A tam idziemy. A tam idziemy. Fajne.
Idziemy niżej jeszcze? Dobra, to idziemy niżej. Piotrze, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Sapancie i czekamy na obiad. Co dziś na obiad serwują? Dzisiaj na obiad będą zupa z mięsnymi kulkami, podobno. I sarmale na drugie, czyli takie gołąbki, tak. Dodatkowo... W liściach winogron może będą, albo w kapuście. Albo w kapuście, są dwa rodzaje. No zobaczymy, co to będzie. No. Jesteśmy w takim klimatycznym miejscu. No i co? Fajnie, że tu jest cień, bo jest strasznie gorąco. No i zobaczymy, co to będzie dalej. Zobaczymy, jaka... Dziękujemy. Tutaj lekka relacja miejsca, w którym się znajdujemy. Super fajne. W ogóle jest to miejsce, które w przewodniku naszym było polecane jako warte odwiedzenia. Że fajny tutaj kwaterunek. I że pani Lena, być może, dobrze bardzo gotuje. Zobaczymy za chwilę. Sprawdzimy, czy to jest prawda.